Witajcie. Witajcie, sprawdzam wszystko, nagrywa się. Chcąc zrobić dla Was testy, stałem przed dylematem i musiałem wspomóc się modelami, a że rodzina moja nie bardzo chciała w tym uczestniczyć, więc przywitajcie moich modeli, zaraz Wam ich pokażę. Sorry, jak część nagrywam z ręki, 40. Oto moi modele, jak widzicie. Czas mam trochę za szybki. O. To są moi modele. Nawet tutaj ładnie AE oko wykrywa w ZF, czyli na automacie, gdzie masz zwierzęta, nie mamy typowo ptaków. I porównam tutaj, spróbuję porobić testy przy ich pomocy. Będą mnie wspomagać w moich testach. Już mam przygotowany Z9 i 180-600. To na statywie na 2 sekundach widzę minimalną różnicę na WR Sport. Bez stabilizacji i z normalną stabilizacją nie widzę, by zdjęcie było poruszone. Minimalną różnicę widzę, tak mi się wydaje, na ustawieniu Sport. To tyle z ręki, tam nie widać różnicy na kolejnych zdjęciach. No i jeszcze wrzuciłem 40, bo 40 miałem wrażenie, że z WR i z ustawionym czasem 125 obraz był poruszony. Z tego, co przetestowałem teraz, to nie widzę różnicy, jak robię z ręki z WR czy bez WR na 30 minutach na 1:125. Wcześniej, jak robiłem zdjęcia, to wydawało mi się, że jest obraz poruszony w takich warunkach, ale wtedy robiłem na Sport ogólnie zdjęcia. Ale moje testy teraz, jak robiłem tak już je na poważnie, to nie potwierdziły tego. Jak sprawdziłem moje zdjęcia w sesji tamtej, co miałem, to jest mi trudno stwierdzić, bo tam było ciemno, była zima i było dosyć wysokie ISO, więc tam jest dużo szumów, więc trudno mi to określić. Jak wtedy sprawdzałem na ekranie, to obraz wyglądał na poruszony. Po wyłączeniu stabilizacji wyglądało to lepiej. Niestety CaptureOne nie pozwala mi podejrzeć, ale nie, może pozwala, ale nie znalazłem informacji, czy była stabilizacja włączona, czy nie było stabilizacji włączonej, więc muszę polegać na pamięci, na tym, jakie miałem odczucia. No ale macie testy, widzieliście zdjęcia, tak to będzie wygląda. Wnioski musicie wyciągnąć sami. To tyle, na razie.